Niedługo, kurwa. Dokument czytałeś? Czytałem. No właśnie. Teraz go, kurwa, zwolnię, no. Kurwa. Maciuś. Tak, to nie. Przepraszam, poniosło mnie. Ja muszę u was do psychologa, mam nerwice. Maciuś, spokojnie. Tak, ja będziecie sobie jeździć po 18, będziecie... Ja tak. Dziecko, Jezus Maria. Zapomniałem, Laura, zatkaj uszy na chwilę. Laura, zatkaj uszy na chwilę. 00 do 71. Dzień dobry. Ile nie można czekać? Co ty tutaj robisz w ogóle? Fati, weźmiesz rekruta i weźmiesz 14. Ok. Się opierdala, dobra, Marlin. Nie pasuje. Poczekaj, zaraz. Marlin, którego rekruta bierzesz? O Boże. Jak masz na imię, bo zapomniałem? A, no okej, Samuela. Dobra, no to jest Kyla, to Owen pójdzie już, do Jacoba i Richard pójdzie do Fatiego. Wszystkich jebie, po kolei. Dobra. Czyli z kim jadę na radio tylko, człowieku. Jedziesz, Fati, z Richardem. Zobaczmy. Nie znam, ale dobra. Merlin, ja mam 18 w garażu podjemnym. W takim razie oddaliście ja do garażu. Ja mam 18, mogę wyciągać 18. Trafiłeś, ja czy RAM ma malowanie K9? Chodź, ciotka. RAM ma malowanie K9. To super, chodź, Katarek. Właśnie, my możemy sobie poprawiać... Ty, my możemy sobie poprawiać malowaniem K9. A bo ty się swoim oplikiem jeszcze nie poznałaś? No nie. Twoja moplik to jest... twoja córka. Dzień dobry. Od kiedy ty masz córkę? Od 5 lat. Ja tylko. Siemanko. Witam wszystkich tu serdecznie. Dzień dobry. Ty, a też się nie chwolił, nic za nic. Bo to ale tajemnica nie jest. Ale nie mówi. Wuja? No musi się przyzwyczaić. Przyzwyczaisz się. Wuja to śmieszkę mówi, jak mówię ci. Jak się wodę gazowaną napiję. Tato, a tu mieszkają pieski? No. I tu śpią? No. To jak będą spały, to mogę je tu obudzić? No pewnie, że tak. Dobra. Lecimy. Zaklupiesz Buda i wylejzą. Co się robią? Zatupiesz. Wylejzą. Czym jedziemy w końcu? Czym chcesz, ciotka? Byle jakiś oferut. 00, status drugi. No cześć, Suzan. Wszystkie pytania kierować do 20. Cześć, wuja. Cześć, Laura. Bumper ściągałem, Maciu. Ty, bolała mnie w szpata. Podziaczy. Jezus, kochany. Czuś, czuś. Piesiek! Dobra, no to chyba RAM nam pozostaje tylko. Cześć, piesku. Mogę pogłaskać. 20 plus 1. Pogłaskaj. Dobra, umiesz? Co umiem? Nie wiem. Jakiś olej wymienić czy co? Nie, ja to nie znam. Słyszysz? 8 do 2,5 doszła, to jeszcze udzieli tam wsparcia w 80. 2,5 potwierdzam. Mówię za pisikarię, co coś robi w ogóle? Trzeba wysiąść. Laura, z wodu. Czyli następne autko tata naprawia. No proste, że tak. Przyjmijcie jeden. Przyjmujemy jeden. No, ojciec naprawił. Ojciec naprawił autko, no. Tato! O, oj! Ała! Biedne dziecko. Biedne dziecko takiego ojca. Co się stało? Zwróciłam się. Nie wróciłaś się na autko? Nie możesz się na autko kłaść. Turcia. Ty, jaki fajny baner. Turcia, dobrze wszystko? Troszeczkę mnie boli noga teraz. To piesio, daj buzi w nóżkę. A mi się dziwne skażenie na język nasunęło. Nóżkę ci. Ty już się uspokój. Ja naprawię te wideo. Zobacz. Całe miasto to widać. Wow. Fajne co? Wszystko widać. Tylko ostrożnie. Wuja. Wuja widzisz skoczek. Wuja jest skoczek. Wuja coś tu robi. Wow. Ale wuja jest taka noga, że nie zdał licencji, wiesz? Nie, ja sam przerwałem, możesz się zapytać Jeloła. Czemu? Nie chciałem już. Trudne?
może nie trudne, ale mi się zechciało. No po oponach? Bo Zikama miałem, wiesz, włączyłem sobie i takie stinky cheese tam trochę było. Stinky cheese. Też tak stwierdziłem. A słuchaj, bo ja mam do ciebie zadanie. No? Bo ja. Masz spadochron? Pokaż, jak to się robi, Laurze. Co? Zaraz zobaczysz, co wuja zrobi. Patrz na wuja. Zobacz. Skoczył! Ale ze spadochronem. No, chodź do taty na rączki. Hop! A? No i gdzieś jest wuja, ale nie wiadomo gdzie. Ale skoczył. Kontrolowane. Dobra, lecimy po wuja. A ja wiedziałem, że to tak się skończy. A wiecie dlaczego? Bo broń przy sobie. A gdzie on jest? On tu jest. Jest. Police Department. Co to za prędkość mieści, kurwa. No bo my do pana jedziemy właśnie. No. Na papierocha jedziemy. Na papieroska. Na papierocha? No. No, bo trzeba to będzie kombo, ale... No dobra. Tylko nie mam papierochów. Ja mam. Ale tu pizikana zawsze ma dla mnie też. Dobra, nie mam jednak. To gdzie jedziemy? No to trzeba jechać na stację po papierosy. No to, to nagrał. To do zielonych lepiej. Albo dobra, bo tam Judyta jest w porządku, ta z Grand Street. Judyta? Ja bardzo lubię, co Jezus, ona mi zniżki coś tam mi daje. Na papierosy? Na hot dogi. Ale tylko ze zwykłą parówką dostajesz. Wow. Nie wiem, o co chodzi. Nie, przeszedł ojciec. Zgaszne, trójki, właśnie Judyta we straży. Jezus, jak Judyta słyszy sygnały, to zaraz pod siebie strany. Co ty robisz? Chodź, Laura, poznasz wuja Malboro. Zobacz. To jest właśnie wuja Malboro. Wuja Malboro, to jest... Witam, Józefka. To jest Laura. Cześć, Laura. Dzień dobry. Marek jestem. Laura. A idę po papierosy. Miło cię poznać. Spokojnie, ja już wziąłem trzy paczki. No dobrze. A do Malboro weź cienkie. Cienkie? Cienkie. Cipa jest? A, cienkie. A tu nie ma. Cienkie, niebieskie gemy? No ale na sztuki są tylko. No to weź jedną sztuczkę. Cię rozpakuję, będzie kim. Weźmy mu dwie, no dwie. Chyba za taki, nie? Dobra. Kolejna K9. Trzymaj. Ty, Pisikela, nigdy nie wspominałeś, że masz córkę 5-letnią? No, Laura jest, że tak cienkie, powiem... Cienkie, kurwa? No, cienkie. On mówił, że lubisz cienkie niebieskie. Nie no, kurwa, czerwone i grube. No to teraz ty lecisz, Pisikela. Czerwone i grube? No. Eter słyszałeś, czerwone i grube. Widzisz, cienkie to pełordy palą. Pisikela lubi takie, jak powiedział, ale to nieważne. A tu nie ma czerwonych. Ale wziąłem paczkę, mam paczkę niebieskich, chcesz? Mogę zapalić, ale nie cienkiego. Zatrzymaj tam papierę. Cienkie są w porządku, tylko morda boli. Wziąłem. Ja zawsze tak robię. Tylko mi nie skończymy, kurde, no. Laura, tatuś ci kupił kanapki. Dziękuję. Serem z szynką i majonezem, jak zwykle. Do strony na patrolu? Proszę? Z którą na patrolu jeździsz? No pewnie, że tak. Nikt nie porwał jeszcze? Nie, cały dzień tak jeździmy z nią. Cały nas? O kurwa. O kurwa, poczekajcie chwilę. 78. No to bez pieski. I no, pieski cię pilnują. No, tato ma obstałe, chłopie. Zaj, zawsze otwierać. Tutaj powiedzieliśmy, że super, żeby więc może popracować. Orangutany, małpy, kurwa. Wszystko. Aha. Dziękuję. Proszę bardzo. Ty, Pisikela. No? A puszczasz jej bajki w domu? Ta, no. Puściłem jej ostatnio takich... A taką francuską bajkę jej puściłem, wiesz? Ale mam nadzieję, że im smurfów, jej smurfów nie puszcza, bo to nie, jest smurfów nie, puszczam im Sausages Gang. Później ten, South Park. To jest najlepszy. Dokładnie. I bo nie, na końcu ty... jak po drożkę to Paradise Speedy i się mano. Właśnie, chciałem to powiedzieć. No, Paradise Speedy, no to, że spoko. Ale ostatni sezon jest do niczego. Jakby taka mała dziewczynka biegała i do nas kabany krzyczała. Ojej. Kabany, kabany!
Oj Mario, co to znaczy? Dziękuję, Kabany? Szanuję, no, pozdrawiam. Takie powiedzenie to Eryka Kaczmana, takiego grubego ziomka, wiesz? Ale... Nie mówisz gluby, tylko pusisty. Dzisiaj wuja mi to powiedział. Nie, Laura, ja ci mówiłem, że gruby to jest przezwisko, taka ksywa. Ale długi wuja mi tak powiedział. No plik. No. A jeszcze w tym za barany siedzą? Dużo barany? Siedzą, tak. Barany, łosie, kuny, jenoty, jelenie. Może tak być. Oj, taki papierosek teraz. Kurwa, gdzie są te papierosy? Zwierzątka? No pewnie, że jutro pójdziemy zaczyć. Dobrze. Bo dzisiaj... Trzeba je tam wsadzić. Sadzimy. Prawda, panie Malboro? Co? Wsadzimy, nie? No wsadzimy. Ty pisikala, mógłbyś ją wczoraj na tele zabrać. 14 tu było. Kurwa, te same M&M'sy ty. Zieloni, niebiescy, fioleciowi, żółty. Dobra, rozgajowy. Co ty mówisz? No kurwa, że pan tutaj na podwieście kurwa, macie. Bo to grubo. Przeparcie. Ale powiem szczerze, że nie było mnie te 15 dni i tak naprawdę cały czas się coś dzieje, nie? No, mnie tam jesili na 7 dni. No, to ale, ale mnie Harry zdjął po jednym dniu. No to kurwa, jak się dużo dzieje, to trzeba, no to próba. Ale nie, to się tak dzieje, bo się dozowanie jest takie fajne. No, jest fajnie. No nie ma takiego czegoś, że non stop, nie? Bo sobie możemy na fajkę pojechać w przerwie. Tak, i to jest fajne. Zaraz coś kurwa zrobi i ten. Bez klipy jest. To jest bardzo w porządku. I Camacho nie jeździ wyładowany gangsterami z Meksyku. Wczoraj jeździło. A tam dwa napady takie były wczoraj. A tak to spokój. Ciągle te BMW, cały czas kurwa, ta M5 tam już prześladuje. To przeklinasz. O Jezu, no zapomniałem już. Pięć popek. Przepraszam, Laura. A czemu pięć popek? No a co? A faktycznie i obiecałem pompki. No dobra, to popierdolę to pole. No dobra. Psikiela, to twoja ten musiała być blondyną, nie? No to nie jest tak do końca. Po prostu... Ja nigdy chwaliłeś, że dyskosz. Mama właśnie. Laury wyszła do sklepu. No. I nie wiadomo, do którego sklepu wyszła 5 lat temu. Aj, przyszła sprzątaczka, tak? No i właśnie nikt nie przyszedł. Ja przyszedłem w końcu. Aha. I się opiekujemy. Szukamy mamy. Szukamy mamy.